Aha, ja witam Was serdecznie. Od razu chcę podziękować za 500 subów. Nie sądziłam, że mój kanał osiągnie tyle subów, tak więc bardzo Wam dziękuję z całego serca. To jest mój pierwszy poradnik. Robię go z uwagi na to, że dużo osób mnie prosiło w komentarzach o to, żebym wytłumaczyła, jak robię Nightcore, no i jak robię te paseczki dźwięku, spektrum muzyki, czy jak to tam niektórzy zwą. Więc dlatego robię ten poradnik. On jest pierwszy, nie jest jakiś bardzo profesjonalny. Ja też tak spróbuję wytłumaczyć jak najbardziej zrozumiale, żebyście coś zrozumieli. No to mam nadzieję, że coś zrozumiecie. Do zrobienia Nightcore'a potrzebujemy program Virtual DJ Albo 7. Tutaj właśnie idziemy do naszych utworów. Mój jest na pulpicie. Wgrywamy go. Ten suwak nas najbardziej interesuje, bo on odpowiada za szybkość i wysokość utworu. Trzeba pamiętać, żeby tu nie było nic zablokowane. No bo ta kłódka chyba blokuje dźwięk. To znaczy nie dźwięk, tylko wysokość. Ale my nie chcemy, żeby to było zablokowane. No to tak więc posłuchamy. Tak to wygląda. Tym można zmieniać samą wysokość utworu. A tym głośność. No to jak już wszystko jest jasne, no to ustawiamy jakąś miarę dobrą tutaj, jakąś miarę dobrą wartość. Może być taka, myślę, że jest dobra, taka domyślna bardzo. O, ja tutaj już mam podaną nazwę. Klikamy start. Klikamy stop. No to piosenka się nam zapisała. O, z jedynką się zapisałam, a to czemu? No, nieważne. No to Nightcore mamy zrobiony. Teraz uruchamiamy program. Do robienia tych paseczków, czy tam spektrum muzyki, potrzebujemy od tego programu Adobe After Effects, efekt CS6. A zanim ten program się uruchomi, to trochę potrwa, a więc robię pauzę. Okej, program już się uruchomił. Ładu. Poczekamy, aż mi się załaduje. Jak coś teraz kliknę, to będzie brak odpowiedzi. O, dobra. Wybieramy kompozycję, nowa kompozycja. Ale wpierw... nowa kompozycja, dobra. Musimy sprawdzić, ile piosenka ma minut. 4,39. Akurat 4,39. Przypadek? Nie sądzę. A, ha, nieśmieszne. Dobra, to mamy tutaj nową kompozycję. A, w ogóle zapomniałam. Musicie ustawić wszystko, jak ja mam tutaj. No bo w sumie to wolałabym, żebyście nie mieli żadnych problemów z formatem pliku ani coś.
No dobra. Przeciągamy piosenkę. O, brak odpowiedzi, jak słodko. No. I obrazek. Najlepiej byłoby, gdyby obrazek nawiązywał do jakby atmosfery w piosence. No i tekstu, charaktery piosenki w ogóle. Przepraszam. O, i znowu brak odpowiedzi. Dobra, mamy te dwa elementy. Tutaj prawy przyciskiem myszy. Nowa New Solid. Ok. Wybieramy efekt Generate Audio Spectrum. I trafiamy w te kwadraciki, żeby było równo. Przeciągamy obrazek i go dopasowujemy do okna filmiku. No tak jest dobrze. Przeciągamy piosenkę, klikamy na Black Solid, to są obecnie nasze paseczki. Wybieramy tutaj piosenkę. Ja tutaj je sobie powiększę, żeby było je bardziej widać. O! Tutaj jest takie rozmycie. Bo tu są... Tu można sobie wybrać kolorki, to jest kolor środka. A to jest kolor obramowania. Jakieś ładne kolorki, żeby pasowało do obrazka. Myślę, że bardziej o tutaj. Ja zawsze biorę na 11 rozmycie. Tutaj jest... W ogóle zobaczymy, jak to wygląda. No, coś tutaj się porusza. To jest ilość tych pasków. Takiego czegoś, co już nie lubię. Jakieś 144. Tutaj jest maksymalna wielkość. To sobie zamknę tyle. No i jest trochę bardziej większe. No, dłuższe są te paski. Tutaj możemy robić takie różne kolorkowe rzeczy, takie tęcze jakby. Nawet to ładnie wygląda. Jezu! Jak mój komputer zamula, to wy nie macie pojęcia. Nawet filmiku nie mogę zrobić. Dobra. To tak wygląda. No to sobie pomniejsze. Powiększyłam tylko po to, żebyście zobaczyli. No ładnie jest chyba. Tutaj można zmienić, na przykład tutaj to jak się da side A, nie wiem czy dobrze mówię, to będą tylko do góry, jeśli B to będą oczywiście do dołu. Ja zawsze daję AB. No i to chyba tyle z robienia pasków. No to jak już wszystko mamy zrobione, jest super. Tu są różne takie cacka, ja tego nie używam.
to tak. Klikamy Add do Render Queue. Halo! O Jezus, ja zrobiłam. Dobra. Tutaj ustawcie wszystko jak ja mam. No po prostu nie chcę, żebyście mieli jakieś problemy. To ja zrobiłam, podwoiłam to niepotrzebnie. Nie zauważyłam, że to się pojawiło. Tutaj wybieramy H264. To jest, to będzie, to odpowiada za EP4, za plik EP4. Wybieramy tutaj audio, żeby był dźwięk. Tutaj zróbcie wszystko tak jak ja mam. O tak, tak i tak. Klikamy OK. Tutaj wybieramy nazwę pliku. To co sobie byle. Nie przywiązuję tego wagi. No, już mamy wszystko zrobione. No to klikamy render i to się będzie nam robiło. Myślę, że pomogłam, że coś zrozumieliście. Linki macie do pobrania programów w opisie. No tak więc ja was żegnam. Do zobaczenia. Ten Nightcore udostępni niedługo na kanale. No. No tak więc trzymajcie się, pa pa.